Umiesz opowiadać dowcipy? Nie szczególnie. Myślę, że bardziej opowiadam takie, wiesz... Anegdotki. Nie, też nie. Znaczy, chętnie opowiem jakieś dowcipy, ale myślę, że mogą niekoniecznie być śmieszne w moim wykonaniu. Ale możemy spróbować, Marzenka. Ale palisz dowcipy? Zdarza mi się, no. Zdarza mi się, bo ja za szybko myślę, wiesz? Ja zaczynam dowcip, jestem już na końcu, no i niestety myślą. A, czyli od puenty zaczynasz, tak? Zdarza mi się. A, okej, okej. Słuchaj, to co byś powiedziała, gdybym cię wyzwała na pojedynek na suchary? W sucharach mogę być świetna, więc możemy spróbować. No to dobrze, idziemy w to? Idziemy w to, dawaj. Masz coś przygotowane? O. Ale poczekaj, uwaga. To nie mogę się śmiać, tak? Czekaj. Uwaga. Podano do stołu. To jest kula z sucharami. Na każdej karteczce napisany jest suchar. Okay. One są tak słabe, że aż dobre. Ja ich nie znam, ty ich nie znasz. Losujemy, opowiadamy je sobie patrząc głęboko w oczy. Wygrywa ta, która najmniej raz się zaśmieje. Okay. Dobra? Ja pierwsza? Serwuję ci pierwszy suchar. Jaki jest magik, kiedy straci pracę? Rozczarowany. Państwo przegrali. Co robi traktor u fryzjera? Warkocze. U fryzjera. Warkocze. Usłyszałam. Po co kotu telefon? Żeby miał. Dobra, punkt dla ciebie. Jak się nazywa samolot przewożący owce? Popłakałaś się. Transportowiec. Jak się... Chyba specjalnie dla ciebie. Dla siebie samej wymyśliłaś tę zabawę tutaj. Nie znam tych dowcipów! Nie znam tych sucharów. Make up, make up. Marzena się sama popłakała. Nie. Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy? Pan doktor.